I live is in the bed, again, again, hopes, here I am, hello, begin. W każdym koncercie była tak zwana balanga. Nie znając języka angielskiego, bo spisywałam to z taśmy fonetycznie. Halo, tu Ula Dudziak. Mam coś bardzo dzisiaj ciekawego do pokazania. Mam czasami pytanie, jaką płytę z moich płyt lubię najbardziej, a nagrałam ich kilkadziesiąt. A moja odpowiedź jest, najbardziej lubię moją książkę. Wyśpiewam wam wszystko. Ja po prostu uważam, że jest wspaniała, bardzo się podoba. I jak ona została napisana? Napisałam ją w ten sposób, że to przypomina jak gdyby rozrzucone zdjęcia na dużym stole i te zdjęcia nie mają nic wspólnego z chronologią. Po prostu jest to tak wyjęte jedno zdjęcie, jak miałam 4 lata, potem jak miałam 50, potem 6, a potem niedawno i tak dalej. Także to jest zbiór najfajniejszych moim zdaniem, najciekawszych historii z mojego życia. I każda taka historyjka, a jest ich chyba przeszło 100, jest opatrzona tytułem piosenki. I ta piosenka, tekst tej piosenki koreluje z treścią danej historii. Ale żeby nie przedłużać, to przytoczę wam jedną z historii, a akurat jest pierwszą, pod tytułem Again. Again jest to utwór z repertuaru Ellie Fitzgerald. I proszę, pierwsze kilka zdań. Jedną z pierwszych piosenek jazzowych, jakie śpiewałam, była amerykańska ballada Again. Ten utwór ma tak piękną melodię, że zapamiętałam go w okamgnieniu, nie rozumiejąc tekstu. No właśnie. Śpiewałam, a brzmiało to tak. Again, dzisiaj odchodzę od ciebie, niech gwiazdy lśniące na niebie prowadzą nas bez słów. Again. Tak dzisiaj chcę przeznaczenie, że chwile, które minęły, nie wrócą nigdy już. Ja myślałam, że again to jest amerykańskie imię męskie. Jakiś, nie wiem, Gienek. I tak sobie planowałam, że jak wyjdę za mąż i będę miała syna, to dam mu na imię again. A w ogóle to... Mieszkałam w Nowym Jorku 30 lat i poznałam ten język, czyli angielski, nieźle. Ale pamiętam, mając 15 lat, śpiewałam taki standard też jazzowy, nie znając języka angielskiego, bo spisywałam to z taśmy fonetycznie. I po tylu latach, nie wiem naprawdę, nie mogę rozszyfrować tego języka. A brzmiało to tak. I live is in never again, again, hopes, here I am, hello, begin. Hello, here's in love, begin with you. Yeah, yeah, yeah. I live is in never again, again, hopes, here I am, hello, begin. Hello, here's in love, begin with you. No właśnie. A jak się rozśpiewuje? Babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, tu i pół tonu wyżej. Babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, tu i coraz szybciej. Babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, tu. Babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, babać kogutanie się, tu. Albo Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. I znowu pół tonu wyżej. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall i tak dalej. Także to są takie ćwiczenia, które jakoś rozgrzewają mój głos i w ogóle są śmieszne i fajne. Także śpiewam je codziennie, a szczególnie przed koncertem. No teraz to już trochę rzadziej, bo nie koncertujemy, ale na pewno koncerty wrócą. Jeszcze chciałam powiedzieć taką ciekawą historię, a propos też takiego wydarzenia. Śpiewałam dosyć dawno temu z wybitnym austriackim
Big Bandem Matiasa Ruega. Matias Rueg wymyślił sobie pewnego dnia, że ja mam śpiewać utwór, właściwie nie śpiewać, mogę nawet liczyć albo wydawać dźwięk, który jest jak gdyby mantrą i mam powtarzać to w kółko. Miałam to sobie sama wymyśleć, ale jest jeden warunek, żeby nie było słychać oddechu. Z tyłu natomiast na scenie stał Big Band. Matias dyrygował poszczególnymi sekcjami tego Big Bandu, a ja siedziałam na krześle z przodu sceny i wydawałam dźwięk. Spróbuję to powtórzyć, nie jest to łatwe, ale ważne, żeby nie było słychać, kiedy oddycham. No właśnie. I to było dla mnie wyzwanie. I to było ciekawe dla mnie, ale z drugiej strony trochę męczące. Ale chciałam powiedzieć, że tak, że zespół Big Band, wspaniały, zawsze po koncercie, a mieliśmy ich dziesiątki, graliśmy wszędzie, na całym świecie praktycznie. Po każdym koncercie była tak zwana balanga, czyli kolacja, zakrapiana oczywiście, i potem hotel i spanko. Ja, ponieważ te dźwięki, które produkowałam, wymagały oddechu, specyficznego oddechu. W związku z tym, od tego czasu, kiedy zaczęliśmy grać ten utwór, nie mogłam się nawet wieczorem napić lampki wina. Zero, nie wolno było mi mieć ani troszeczki kaca, zero, ani bólu głowy, w ogóle to było wykluczone. Dlaczego? Dlatego, że ta cyrkulacja powietrza powodowała zawroty głowy, jeżeli nie byłam w dobrej formie. Czyli z jednej strony dobrze, bo dbałam o higienę mojego życia, ale z drugiej strony było mi trochę żal, bo wszyscy się świetnie bawili. No ja się też bawiłam, ale nie tak świetnie jak oni na przykład, nie? I co jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze trochę o tej książce, jaka ona jest dla mnie bliska, jak mi jest droga i jaka jestem z niej dumna. Jak to się stało, że ją napisałam? Bo w ogóle to ja piszę pamiętniki. Od 14 roku życia te pierwsze pamiętniki mi poginęły, ale jak przyjechaliśmy z Michałem Urbaniakiem w 73 roku do Nowego Jorku, to od tego czasu dzień po dniu wszystko notuję. Także nawet dzisiejszy dzień, to co robię, to co mówię, wszystko zanotuję. I coraz bardziej się tak rozwinęłam, jeśli chodzi o gadanie podczas koncertów. Czasami też muzycy narzekają, że Ula, daj pograć, dosyć już tych kazań. Bo ja naprawdę kocham mówić, bardzo dużo mówię na koncertach, opowiadam o swoim życiu, anegdotki, jakieś zdarzenia ciekawe. I ludzie zaczęli do mnie przychodzić i mówić tak, pani Urszula, a może by pani spisała to, co pani mówi? I ja sobie tak myślę, tak, ja mogłabym spisać? No to ja właściwie nie jestem żadną pisarką. Ale przecież piszę pamiętniki, to może jakoś się w jakimś sensie wprawiłam w pisanie. I przymierzyłam się do tego. Słuchajcie, to była taka radocha, a z drugiej strony, jak miałam takie wątpliwości, to myślę sobie, no nie, dobre to jest czy nie? To nie jest chyba dobre, a może to jest rewelacyjne. Pomogła mi w tym córka Kasia. Moja starsza, bo mam dwie, starszą Kasię, młodszą Mikę. Okej, Kasia mi doradziła, żeby podzielić to moje życie na pewne etapy. I tak zrobiłam. I potem dałam do przeglądu tę książkę Remkowi Grzeli, którego bardzo cenię, wybitny pisarz, dramaturg. I z takim bijącym sercem, bo bardzo się przyjaźnimy, ja mówię, Remeczku, przeczytaj tę książkę, znaczy rękopis, i powiedz mi, co o tym myślisz. I jak uważasz, że coś jest nie tak,
chronologia, to nie jest chronologiczne, to jest tak po prostu pomieszane wszystko. Może byś coś poukładał, albo pozmieniał, albo w ogóle powiedz, co o tym myślisz. Wiecie, jaka była dla mnie radocha, jak powiedział: Ula, to jest świetne, nic nie zmieniaj. Także to jest chyba, nie wiem, to jest moje ukochane dziecko, powiedziałabym, bo tych płyt mam dużo, ale z tej książki, tak jak powiedziałam, jestem bardzo dumna i bardzo się cieszę, że ją napisałam. Często do niej wracam, częściej niż do moich płyt. Halo. A propos tej książki, to dużo już dzisiaj powiedziałam o niej i chciałam powiedzieć, że to jest ostatni odcinek, który kończy ten sezon, ale po krótkim urlopie wracam znowu do Was z odcinkami na YouTubie i będę coraz częściej przybliżała Wam historię z tej mojej książki, a niektóre są naprawdę niesamowite. Do zobaczenia. Halo, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentarzy proszę masę. I pamiętajcie, na górze jest taki dzwoneczek, naciska się na ten dzwoneczek. Trrr. Pa, pa.